Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego ludzie Kościoła przemawiają piskliwym głosem i dlaczego ich działalność pozostaje bezpłodna. Zapraszam. Co mam na myśli, gdy mówię o tym, że duchowieństwo przemawia dzisiaj piskliwym głosem? Otóż mam na myśli głos dziecięcy, infantylny. Niskie tony były postrzegane tradycyjnie jako symbol pewnego autorytetu, siły. W trakcie pasji tradycyjnie głos Chrystusa zawsze musiał być najniższy. To musiał być ten donośny, ciężki głos, który symbolizował właśnie autorytet, siłę. W barokowych operach również, gdy ta najważniejsza postać, to był jakiś kapłan, jakiś mag, ktoś, kto wódz, ktoś, kto miał jakiś wielki autorytet, zawsze śpiewał tym niskim, donośnym głosem. Natomiast dzisiaj już nawet w takiej sferze kultury jest to widoczne, że głos Pana Jezusa bardzo często, na przykład w nie tak dawno się ukazującej, nie tak dawno powstałej Biblii superprodukcji, superprodukcja audio, głos Pana Jezusa jest właśnie już taki wysoki, taki powiedziałbym słodki. Nie utrzymano tych tradycyjnych kanonów, co zaznaczam, jakby tylko na marginesie. A więc Kościół zasadniczo powinien przemawiać oczywiście z boskim autorytetem, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus, który przemawiał z mocą, a nie jak uczeni w Piśmie, jak to czytamy. Kościół powinien przemawiać z boskim autorytetem, bo tak Pan nasz Jezus Chrystus mu kazał. Chrystus kazał nam przekazywać swoją naukę, Jego naukę i oczywiście On, tak jak On nauczał z boskim autorytetem, tak samo On posyła Kościół, aby Kościół mówił ludziom, jaki jest ich cel, jaka jest droga, która do tego celu prowadzi. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, kto wami gardzi, mną gardzi. Kto was słucha, mnie słucha. A więc Kościół powinien mówić prosto, konkretnie i z mocą. To mam na myśli, gdy mówię, że Kościół powinien mówić tym niskim, autorytatywnym głosem. Powinien przedstawiać prawdę prosto, konkretnie i z mocą. Natomiast dzisiaj przeważnie ludzie Kościoła przemawiają zawile, niekonkretnie i bez polotu. I to mam na myśli, gdy mówię o dziecięcym, infantylnym głosie. Zawile, niekonkretnie, uczuciowo i bez polotu. Zawile, dlatego że ludzie Kościoła nie wskazują prostych ewangelicznych prawd. Nie mówią o tym, że istnieje niebo i piekło. I taka jest droga do jednego i do drugiego. Takich rzeczy praktycznie nie usłyszymy. Niekonkretnie, bo posługuje się mglistymi sloganami tego świata. O powszechnym braterstwie, o wolności, o dziecięctwie Bożym, nie precyzując, o co dokładnie chodzi. Czyli ludzie Kościoła bardzo często nie używają tych pojęć w ich teologicznym znaczeniu, tylko tak gadają właśnie, w sposób niekonkretny, mglisty. Odsyłam tutaj do mojej analizy encykliki Fratelli Tutti i bardzo zachęcam do porównania tych nowszych encyklik z tymi starymi encyklikami dostępnymi w wydawnictwie Tedeum, tymi encyklikami do czasów Piusa XII. Tutaj chociażby mam Eterni Patris, które pewnie będzie śmiesznie wyglądało, bo ma zielony pasek, a zielony pasek źle współgra z zielonym ekranem. Ale już przechodzimy do samego tematu. A więc tyle, jeśli chodzi o przekazywanie tych prostych ewangelicznych prawd. Kościół przemawia dzisiaj w sposób zawiły, niekonkretny, bez polotu, w sposób uczuciowy. Duchowość Kościoła powinna być konkretna, powinna budować na rozumie i woli i powinna polegać na opanowaniu namiętności. Rozum i wola, wyższe władze duszy. Na tym budujemy, za ich pomocą panujemy nad namiętnościami. To jest tradycyjna duchowość. Wszyscy ci wielcy, tradycyjni nauczyciele duchowości tego uczyli. Święty Jan od Krzyża, święta Teresa od Jezusa,
czy nawet święta Teresa od Dzieciątka Jezus, której duchowość jest, można powiedzieć, jednak specyficzna. Natomiast dzisiejsza duchowość w Kościele jest uczuciowa, rozgadana, przesłodzona i pozbawiona ascezy. Nie buduje na rozumie i woli. Nie kieruje się na akty rozumu i woli, tylko kieruje się na pompowanie jakichś uczuć. Właśnie polega na takim, na wiele mówieniu, na wiele odczuwaniu. Jest w niej takie mnóstwo różnego rodzaju słodyczy, czy też właśnie charyzmatyzmu, tak? Czyli, który również jest swego rodzaju uczuciowością. Również charyzmatyzm buduje w dużej mierze właśnie na uczuciowości. Polega na tym, żeby dostarczać coraz to nowych uczuciowych bodźców, tak żeby człowiekowi było z pobożnością miło, dobrze i przyjemnie, żeby to skłaniało później człowieka do życia zgodnego z Bożymi przekazaniami. Natomiast to jest niewłaściwa kolejność. Święty Jan od Krzyża mówił o tym, że gdy człowiek próbuje budować na jakichkolwiek uczuciach pobożnościowych, to zły duch na pewno go oszuka, bo uczucia to jest sfera, na którą zły duch ma bardzo duży wpływ. Natomiast ma niewielki wpływ na rozum i wolę. Dlatego to jest ta sfera wyższa, na poziomie której Bóg się z nami chce kontaktować i dlatego my na tej płaszczyźnie powinniśmy pracować, a nie na poziomie uczuć, na poziomie emocji, na tym, żeby budować, właśnie wzbudzać w sobie pod wpływem ceremonii, pod wpływem sentymentalnej muzyki czy słodkich kazań, wzbudzać w nas jakieś pobożne emocje, pobożne uczucia. Taka pobożność jest marna, taka pobożność jest słaba, taka pobożność jest właśnie uczuciowa, pozbawiona mocy i oczywiście bez oddziaływania na poziomie rozumu i woli nie będzie prawdziwej ascezy, to znaczy również tej ascezy pozbawiona jest dzisiejsza pobożność. Podobnie jest z dzisiejszą liturgią, również można powiedzieć, że jest ona infantylna, że stała się ona niekonkretna, że nie jest jasno ukierunkowana na cel. Wprowadzono język narodowy, żeby lepiej ludzie rozumieli, natomiast wcale lepiej nie rozumieją. Może lepiej rozumieją poszczególne słowa, ale nie lepiej rozumieją, co się dzieje. Współczesna liturgia jest liturgią znowu przegadaną. Jest liturgią, która jest pozbawiona jednoznacznego celu. Tradycyjna liturgia była ewidentnie bardzo jasno nastawiona na cześć Bożą, na to, żeby oddać Bogu cześć, żeby to była ofiara uwielbienia, przebłagalna, błagalna, żeby to była ofiara również dziękczynna, błagalna, przebłagalna, uwielbienia. A więc, żeby te cztery główne cele ofiary były spełnione. To było bardzo wyraźnie podkreślone. Natomiast dzisiaj to jest, można powiedzieć, jedno wielkie zamieszanie. To znaczy, człowiek przychodzi do kościoła, spodziewa się tam, normalnie człowiek idzie do kościoła po to, żeby oddać Panu Bogu cześć, a zastaje tam właśnie bardziej jakieś ludzkie spotkanie, jakąś wspólnotę modlitewną, coś, co ma niejasne cele, o co tam chodzi, czy chodzi o oddanie czci Bogu, czy chodzi o to, żeby wzajemnie się radośnie spotkać, bo wielokrotnie jakby ta liturgia w trakcie swojego przebiegu sugeruje, że tam bardziej chodzi o wspólnotę niż o oddanie czci Panu Bogu. Ale o tym również będzie jeszcze osobny materiał. Działanie ludzi Kościoła jest dzisiaj bardzo często absolutnie bezpłodne, bezowocne. Dlaczego tak jest? Otóż przekazywanie prostych, fundamentalnych prawd wiary w sposób jasny, konkretny, prowadzenie do prawdziwej pobożności poprzez działanie na poziomie rozumu i woli, poprzez ćwiczenie się w cnotach kardynalnych. To są rzeczy, które potrafią nawracać świat. To są rzeczy, które sprawiały, że na przykład w Afryce w pierwszej połowie XX wieku było mnóstwo nawróceń. Arcybiskup Lefebvre, nasz założyciel, mówił o tym wielokrotnie, że widział, jak Afryka się nawraca. Ta fala nawróceń była ogromna. Ta fala, której dzisiaj już nie ma. Kardynał Newman stwierdził, że jeśli ta tendencja nawróceń się utrzyma, to Anglia znów wkrótce będzie katolicka. Ta tendencja również się zatrzymała w drugiej połowie XX wieku. Dlaczego? Dlatego, że Kościół stał się właśnie, zaczął przemawiać tym piskliwym głosem, a jego działalność stała się bezpłodna. Otóż
tak jak wspomniałem, to przekazywanie fundamentalnych praw wiary, prowadzenie do prawdziwej pobożności, przemawianie z mocą, tak jak Pan Jezus, jasno, konkretnie, wskazując cel i środki. To są rzeczy, które potrafią odmienić świat. Natomiast jeśli Kościół będzie przemawiał na sposób tego świata, taka światowa czcza gadanina, porzucenie tej tradycyjnej pobożności, dyscypliny, sprawia, że Kościół gnije od środka i jest bezpłodny. Oczywiście ta światowa gadanina, używanie tych światowych sloganów i takie gadanie, mówienie o tym i o tamtym, że warto się zająć tym i tamtym, i powszechne braterstwo i ekologia, tutaj używanie takich różnych sloganów i takie lawirowanie pomiędzy jednym a drugim bez przekazywania najważniejszych prawd ewangelicznych, bez przekazywania tych najważniejszych prawd wiary. Niebo, piekło, droga do jednego, droga do drugiego. Teraz Twoja kolej. To są konkrety, to ludzi nawraca, to ludzi przekonuje. Oczywiście to musi być połączone z życiem, zgodnie z tym, czego się naucza. Natomiast dzisiaj nie mamy ani tej nauki, ani tego życia. Bez tej nauki Kościół nie może żyć zgodnie z tą nauką, no bo siłą rzeczy po prostu jej nie ma. I dlatego Kościół gnije od środka, dlatego Kościół jest słaby, jest bezpłodny, dlatego gnije od środka właśnie, czyli to zepsucie pojawia się wszędzie, bo bez tej tradycyjnej pobożności, czyli po prostu bez pobożności, z pobożnością, która buduje tylko na uczuciach, to po prostu nie jest w stanie ten konstrukt, budynek, Kościół Święty nie jest w stanie przetrwać. Kościół potrzebuje nauki Pana Jezusa, bo istnieje po to, aby ją przekazywać. I gdy ją porzuca, a zwraca się ku czczej gadaninie, no to jest to, co dzisiaj widzimy. Powszechny upadek na wszystkich poziomach, na tym poziomie dogmatycznym, na poziomie moralnym, na wszystkich praktycznie poziomach życia Kościoła. Dlatego Kościół potrzebuje przemówić znowu tym męskim głosem. Potrzebuje znowu przemówić z autorytetem, przekazując po prostu, jasno i konkretnie naukę Pana Jezusa. Dlaczego tak jest? Dlaczego Kościół dzisiaj przemawia w ten sposób? Dlaczego brakuje tego prostego, jasnego przekazu Ewangelii Chrystusowej? Otóż, jeśli Chrystus jest Bogiem, to trzeba po prostu przekazywać Jego słowa i naśladować Jego drogę krzyżową. Prosta rzecz. Natomiast jeśli Chrystus jest tylko człowiekiem o wyjątkowych doświadczeniach religijnych, jak to twierdzili moderniści, no to wtedy trzeba wybierać sobie co bardziej takie ładniejsze, co bardziej wzniosłe tezy z jego nauki i sobie nimi tak modulować, operować zgodnie z obecnymi modami, które panują w tym świecie. I niestety, bardzo często to widzimy to drugie, a nie to pierwsze. Przyczyną, dlaczego ludzie Kościoła przemawiają tym piskliwym głosem i są bezpłodni w swoim działaniu na tym poziomie duchowym, jest naturalizm. Naturalizm, który usuwa wszystko, co nadprzyrodzone z religii. Czyni religię tylko igraszką uczuć. Sprawia, że tak twierdzi naturalizm, że religia jest po prostu wytworem ludzkich uczuć religijnych i nie ma nic poza nią. Nie ma nic więcej. Naturalizm usuwa objawienie, bowiem Bóg nie przemawia obiektywnie do ludzi według naturalizmu. Usuwa nadprzyrodzony cel, bowiem nie ma czegoś takiego jak niebo w tym sensie, w katolickim rozumieniu tego słowa, czyli jako radość samej Trójcy Przenajświętszej, do której zostaliśmy zaproszeni. Oczywiście według nich nie ma również żadnego wszczepienia w Chrystusa, nie ma żadnej łaski uświęcającej czy uczynkowej. Wszystko to są tylko twory myślowe, jest tylko człowiek i jego potrzeby religijne, które tworzy sobie takie czy inne konstrukty myślowe. Tak działa naturalizm, tak działa modernizm, bo jest on herezją naturalistyczną. I niestety, tak jak wspomniałem w mojej odpowiedzi dla pana Mesiora, ta herezja przeniknęła Kościół do głębi. I dlatego ci ludzie nie mówią jasnych, prostych prawd. Dlatego wolą używać jakiejś obecnej, powiedzmy, nowomowy, takiej modnej, światowej gadaniny, a nie przekazywać prostych ewangelicznych prawd. Bo po prostu nie mają tego katolickiego ducha. Są zarażeni w mniejszym lub większym stopniu tym naturalizmem. Zostali ludzie Kościoła ukształtowani w tym duchu mniej lub bardziej naturalistycznym. Nie mają tej formacji również jeśli chodzi o pobożność. Ich pobożność jest właśnie sentymentalna, uczuciowa, dlatego tak często kapłani przemawiają nawet w sposób taki zadziwiająco słodki, taki nienaturalnie wyprany z siły, z autorytetu, z mocy. A więc
Jeśli religia byłaby tylko tworem ludzkich uczuć, to ten sposób przemawiania piskliwym głosem byłby uzasadniony. Ale jeśli Chrystus jest Bogiem i nauczył nas, jaki jest nasz cel, jakie są środki do Niego, to wtedy Kościół powinien przemawiać z mocą, z autorytetem, jasno i konkretnie, wskazywać, co jest dobre, a co złe. A więc z punktu widzenia Bożego objawienia, z punktu widzenia wszystkich świętych, świętych apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych, Kościół powinien przemawiać z autorytetem, z mocą. Kościół powinien po prostu przekazywać naukę Pana Jezusa. A więc zawalczmy o prawdziwy Kościół Chrystusowy. Zawalczmy o ten Kościół Chrystusowy, który przekazuje Jego naukę, poznając tradycyjną naukę, poznając, praktykując tradycyjną pobożność od tych wielkich autorów życia duchowego, świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy od Jezusa, świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, świętej Katarzyny Sieneńskiej, wszystkich tych wielkich, tradycyjnych nauczycieli życia duchowego. Oczywiście praktykujmy tradycyjną liturgię, która również jest jasna i konkretna, która odpowiada katolickiej wierze, a nie naturalistyczno-modernistycznym mrzonkom. I wychowujmy młodsze pokolenia do cnót kardynalnych, do tego, żeby oni byli roztropni i silni, żeby potrafili znaleźć prawdę i za nią podążyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.